Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, witam was serdecznie w, jak widzicie, niecodziennym miejscu, bo zwykle to oczywiście jestem taki samozwańczy chłopiec zza monitora, chłopczyk zza monitora, który tam se coś szczeka do postaci z gier lub innych randomów. A dzisiaj witam was na łonie natury w lesie, ponieważ, moi drodzy, jest lato, więc kurwa wyjdźcie z tej chaty, a nie ciągle siedzicie w czterech ścianach, grając na komputerze, czy na konsoli, czy na jakichś tam innych rzeczach. Wyjdźcie w końcu z domu, piękna pogoda jest, a nie prowadzicie incelski i nerdowski styl życia. Witam was bardzo serdecznie w Q&A-u wakacyjnym, którego zapowiedziałem już jakiś czas temu. Tak więc w ogóle nagrywam to, jak widzicie, z różnych perspektyw, ponieważ przygotowałem sobie aparat, jak i mój nowy telefon Samsung Galaxy A34, który w tym momencie jest w stanie nagrywać mi filmy w 60 fps. Tak więc moją mordę lub moją kaprawą mordę będziecie mogli teraz widzieć w pełnych 60 fpsach. Kochani, tak jak obiecałem, słowa dotrzymałem. Co prawda trochę mi to zajęło, ale no, życie youtubera, jak to się mówi. Robimy sobie wakacyjne Q&A, tak więc poodpowiadamy sobie na pytania od was. Trochę tam było tych pytań, aczkolwiek nie było nie wiadomo jak dużo, tak więc zostawcie łapkę w górę na sam start, żeby zasięgało, poszło to w górę, bo ostatnio YouTube polubił bardzo mój kanał, co jest, uważam, chyba sukcesem. Bardzo się cieszę z tego tytułu, że mój kanał został polubiony przez YouTube'a po raz kolejny. No i możecie zasubskrybować kanał, jeżeli jesteście nowi, po więcej. A teraz przechodzimy do odpowiadania na pytanie. Mam sobie przygotowany mój stary telefon, tak więc będę sobie nim teraz operował, jeżeli chodzi o odpowiadanie na pytania. I sobie musimy teraz oczywiście znaleźć. I zacznijmy sobie od pytania od Rejwika 6940. Zadałeś aż 3 pytania, tak więc let's go, lecimy z koksem. Która z serii, które sam nagrałeś, jest twoją ulubioną? Nie będzie oczywiście żadną tajemnicą, że seria Crasha Bandicoota, w ogóle wszystkie Crasha Bandicoota, które kiedykolwiek nagrałem, były na naprawdę bardzo spoko, bardzo fajnie mi się je nagrywało. Uważam, że wyszły mi superancko, nie licząc oczywiście tam innych serii. Oczywiście do Spyro też mam jakiś tam sentyment jedynki, dwójki, trójki, czy jakiejś tam innej Season of Ice, czy jakiejś tam innej pierdoły. Oczywiście również zadowolony jestem z Harry Potterów, jakie nagrywałem na kanał, jak i 102 Dalmatyńczyki Psiaki na pomoc na PlayStation 1. To w ogóle, pomimo tego, że Let's Play mógł być jeszcze lepszy pod względem jakości, to wyszedł, uważam, że bardzo zajebiście i jestem z niego cholernie dumny. I zresztą nie tylko ja, bo wiele osób, które mnie tam gdzieś śledzi, uważało, że to był jeden z moich lepszych let's play. Tak więc skoro inni uważają, że to był dobry let's play, no to coś jest, kurczę, pieczone na rzeczy, co nie? Tak więc, no, jakbym miał wymienić, no to Crashe i 102 Dalmatyńczyki, tam ewentualnie Harry Potter i inne tego typu rzeczy. I sprawdzę, jak się nagrywa. Pytanie numer 2. Gdzie byś chciał pojechać / polecieć na wakacje? Prawdę mówiąc, nie wiem. Nie wiem, bo w sumie jest tyle miejsc, które mógłbym odwiedzić, jeżeli chodzi o wakacje, więc na tę chwilę nie mam za bardzo pomysłu, gdzie. No pewnie standardowo, jak nie Łódź, no to jakieś tam Bydgoszcz, jak nie Bydgoszcz, to jakieś jeszcze inne miasto. Jestem ogólnie bardzo ciekaw polskich miast, bo uważam, że oczywiście można pojechać za granicę i pojechać do jakiegoś tam Egiptu, do jakiegoś Dubaju, do jakiegoś Los Angeles, czy innego tam, kurwa, gdzie influencerzy lubią najczęściej jeździć poza Dubajem. Generalnie jest wiele, naprawdę wiele miejsc, gdzie influencerzy odwiedzają. Ja mógłbym oczywiście również w te miejsca się wybrać, gdyby oczywiście było mnie stać, a jest z tym oczywiście problem. Natomiast jak się odpowiednio odłoży kasę, no to wiadomo, że jest gdzie pojechać i za co pojechać. Natomiast ja jestem najbardziej ciekaw ogólnie miast w Polsce. Ja jestem taki, może by powiedzieć, że swojski chłop, który, kurde, chce bardziej zwiedzać na tę chwilę Polskę. I moim celem życiowym w młodości przed 50 lub 60 jest zwiedzić niemalże wszystkie miasta w Polsce. Mówimy tutaj o takich głównych miastach, nie mówimy o podmiastach lub jakichś tam innych wioskach, nie wioskach, wiecie, o co chodzi. A więc to jest jedyne, na czym mi na tę chwilę zależy, jeżeli mam tutaj być z wami w 100% szczery. Dobra, idziemy dalej. W takim razie jeszcze troszeczkę poprawię tutaj sobie kamerę, żeby ona była bardziej, o, może tak, żeby ona była bardziej tak w moją stronę, w górę. I ostatnie pytanie od Rejwika. Jak był Mermaid, to czy będzie Soul Stru-
grooming? Nie wiem, jak to się kurwa czyta. Nie, nie będzie tego. Ja widziałem, jak inni reagowali na to. Ja myślę, że podziękuję, ponieważ mój żołądek raczej by tego nie zniósł i mogłoby to się po prostu źle skończyć dla mnie. Tak więc nie, myślę, że chyba sobie, jak to się mówi, podziękuję za pączki i tyle. Pozdrawiam cię, Rejwik, bardzo serdecznie. Udanych wakacji życzę, a teraz przechodzimy dalej. Następny jest Tomasz Nowakowski. Dobrze chyba przeczytałem, ponieważ mi tutaj niestety ucięło ostatnią literkę z nazwiska. Zadałeś 4 pytania, tak więc let's go. Mógłbyś opowiedzieć coś o sobie i o czasopismach konsolowych? Zbierasz jakieś? Co sądzisz o PS Extreme? O żadnych czasopismach konsolowych się wypowiedzieć nie wypowiem, ponieważ żadnego nie zbierałem. Słyszałem o PS Extreme, słyszałem o wielu, naprawdę wielu różnych, natomiast żadnego zbierać nie zbierałem, tak więc niestety tutaj za bardzo wypowiedzieć się w tej kwestii nie mogę, więc przykro mi, muszę skipnąć te pytanie. Czy sądzisz, że jest jakaś seria gier, która nie powinna zostać wznowiona, chociaż była bardzo dobra? Uważam po części, że Pandemonium, mimo że mam sentyment do Pandemonium i bardzo bym chciał, żeby Pandemonium wróciło, to poniekąd była to dosyć kontrowersyjna platformówka z różnymi tam kontrowersyjnymi rzeczami. Miała taki swój dosyć specyficzny klimat. Uważam, że dzisiejsze jakby miało to być zremake'owane, no to straciłoby to trochę swój urok, ponieważ no twórcy musieliby w pewnym sensie trochę się dostosować do dzisiejszych standardów, a jako, że mamy dzisiaj czasy, gdzie większość rzeczy jest ugrzecznowionych, kurwa, nie wiem, jak to nawet się wypowiada. No wiecie, o co chodzi, nie? Tak więc wydaje mi się, że no nie chciałbym chyba raczej powrotu Pandemonium, bo wiem, z czym to by się jadło. Chociaż z jednej strony chciałbym, ale no niestety życie, no co tu mogę więcej powiedzieć. Wolałbyś wrócić do szkoły i nie mieć tylu gier, ale za to mieć więcej czasu. To jest takie dosyć ciekawe pytanie, aczkolwiek no nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że ja w ogóle mam dużo gier, bo moja kolekcja gier na przestrzeni lat się ciągle zmienia i nie mówię to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a bardziej w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo na przestrzeni lat ja zdążyłem posprzedawać wiele, naprawdę wiele gier, bo były różne ku temu sytuacje, które spowodowały taki, a nie inny obrót wydarzeń. Natomiast no nie powiedziałbym, że no jakbym się cofnął w czasie do lat szkolnych, no to miałbym trochę więcej tych gier niż mam obecnie, tak więc będąc teraz osobą pracującą, gdzie teoretycznie będąc osobą pracującą powinieneś mieć kasę na te wszystkie gry, to twoja kolekcja gier powinna się powiększyć, no to ja jestem totalnym przeciwieństwem tego stereotypowego myślenia i mając pracę tak naprawdę mam mniej gier niż miałem za czasów szkolnych, tak więc no taki trochę paradoks tego śmieszny wyszedł. Myślisz, że tworzenie seriali na podstawie gier to dobry pomysł? Przykładowo The Last of Us. Uważam, że to jest dobry pomysł. Jakby ja z tym żadnego problemu nie mam. Serie takie są, uważam, bardzo spoko. Wydają się nawet w porządku i myślę, że żadnego problemu z nimi nie ma. Może, mogę oczywiście ja się mylić, no bo nie jestem oczywiście wszechwiedzący i wszechomylny. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to nie jest to nic takiego strasznego i jestem jak najbardziej na tak. Tyle mogę do powiedzenia. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Przepraszam najmocniej, bywalcu kanałowy. Zapraszam do dalszego komentowania innych filmów i życzę udanych wakacji, udanego wypoczynku. Nie wiem, czy gdzieś planujesz się wybrać w tym roku. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i niestety, moi drodzy, tak jak podejrzewałem, aparat niestety się, bateria wyczerpała, tak więc muszę lecieć teraz tylko z jednej perspektywy. Coś czułem, że tak będzie, cóż mogę powiedzieć, przynajmniej przez chwilę mieliście taką fajną, podwójną perspektywę. Będę starał się więcej tego typu perspektyw dawać we vlogach. A teraz przejdziemy dalej do odpowiadania na pytania, ponieważ tutaj następnym ancymonem, który zadał mi pytania, jest pan CJ, pan CJ. Nie znam gościa, myślę, że to jakiś fajny nowy widz, tak więc lecimy z pytaniami. Jakie były twoje początki? Moje początki były ciężkie. Moje początki były ciężkie, były pełne przeszkód, były pełne rzucania kłód pod nogi. Ludzie znęcali się nade mną psychicznie. Generalnie, co tu mogę więcej powiedzieć? Były bardzo ciężkie te początki i byłem wyśmiewany, wyszydzany. Pokazywali na mnie palcami, mówili, że to jest ten, który w tym momencie zżygał się na Wrocławiu 2. Mimo że wtedy Wrocław 2 nawet nie był planowany, bo to było x lat temu. A tak serio, to moje początki były no ciężkie, jak kurwa każde, nie? Jakby, jak każdy zaczyna na YouTubie, no to nie ma za kolorowo, nie oszukujmy się, bo musi trafić do jakiejś tam widowni, a to na początku zawsze jest ciężko, no bo tak naprawdę nikt się nie ogląda, dopóki ktoś ciebie nie poleci, albo ktoś przypadkowo nie odkryje twojego kanału, no to tak naprawdę jesteś zdany na szczęście, tak naprawdę to jest, albo będziesz miał szczęście i ktoś
sam z siebie ciebie zauważy, albo okaże się, że ciebie poleci i tyle. No jakby może być tak, albo jeszcze trzeci, jeden z gorszych scenariuszy to, że przez lata na przykład możesz sobie wrzucać filmy, ale nikt tego oglądać nie będzie. Chociaż to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, bo prędzej czy później komuś się to wyświetli gdzieś, tak? Więc początki miałem ciężkie, byłem bardzo chaotyczny, jeżeli chodzi o moje początki YouTube'owe, bo sam do końca nie wiedziałem, co chcę robić. Miałem multum pomysłów, ale później stwierdziłem, że zostanę zagrajmerem, bo jednak lubię grać w gry i tak dalej. Tak też się stało i dlatego już 9 lat to robię i no jest, jak to się mówi. Co byś radził osobom, co startują na YouTubie? Przede wszystkim nie inspirujcie się kurwa mną. Naprawdę ludzie, znajdźcie sobie lepsze wzory do inspiracji, do czerpania kogokolwiek, ale nie inspirujcie się mną, bo ja jestem bardzo specyficzną osobą. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek naśladował często moje zachowania, bo ja bardzo często pierdolę farmazony, brzydko mówiąc, i ja jestem dosyć specyficzną osobą i często mówię to, co mi ślina na język przyniesie na przykład na takich streamach, a jak ktoś się zacznie mną inspirować, to później będzie, że no, to oczywiście, że ja jestem ten zły, który ma zły wpływ na młodzież. Młodzież przeze mnie teraz więcej przeklina w szkole. Młodzież jest taka zła, siaka i owaka. Ja tutaj jestem bardzo złym przykładem, jestem toksycznym twórcą, trzeba mnie skancelować i się mnie pozbyć. Nie, ludzie, naprawdę, znajdźcie sobie innych tam źródła inspiracji. Jest wiele naprawdę bardziej family friendly twórców, którzy są elokwentni, w bardzo fajny sposób się wypowiadają, a ja to jestem taki bardzo, no, specyficzny na swoje sposoby. Ja jestem raz taki, za sekundę jestem taki, nie? Więc to chciałbym tyle powiedzieć, ale jeśli mam tak szczerze ci odpowiedź na to pytanie, jeśli chodzi o początki YouTube'owe, no to ja bym powiedział do osób, które zaczynają na YouTubie, żeby zrobiły w końcu ten pierwszy raz, żeby to nie było tak, że ten pierwszy raz skończy się na tym, że tam coś se tam, nie wiem, powiecie, coś se tam zrobicie, a potem wszystko w koszu wyląduje. Nawet jeśli ma to super gównianie wyglądać, to pamiętajcie, że zawsze jest tak, że po latach, jak się wraca do tych pierwszych filmów, to zawsze te pierwsze filmy wyglądają 1000, jak nie 2000 razy gorzej niż ówczesne filmy. No chyba, że ktoś jest takim mistrzem, że przez lata nie progresuje i tak naprawdę jest 9 lat na YouTubie i cały czas ma taką samą jakość. Ja tu nie będę wskazywał palcami, o kogo chodzi, bo nie mam żadnej konkretnej osoby na myśli. Czy w twojej opinii osoby takie jak ja, patrz, zaczeky kanał 2000... Co kurwa, co tu jest napisane? Zaczeky kanał 2017 i robią głównie gry. Pewnie miało być, że zaczęły, bo tutaj napisali zaczeky, więc nie zrozumiałem. Mają szansę na zauważenie na YouTubie. Każdy ma szansę na zauważenie na YouTubie, tylko zależy, w jaki sposób ogarnie to zauważenie na YouTubie, czy będzie w ogóle się starał, żeby być zauważonym na YouTubie. Bo jeżeli przykładowo, dajmy na to, nagrywasz taką najbardziej gównianą grę, która przychodzi ci teraz na myśl i na przykład twój komentarz jest taki: dobry wszystkim, siema, z tej strony Klocek25, jestem teraz w poziomie Arabia Saudyjska. O, tutaj kebab jest robiony. O, patrzcie. O, fajnie, fajnie. No to w taki sposób jakby no nie trafisz do nikogo, tylko co jedynie będziesz postrzegany jako YouTuber, którego można sobie słuchać do spania. Tak więc no w ten sposób nie osiągniesz żadnego sukcesu. Myślę, że da się, nawet jeżeli mówimy tutaj o gamingu, czyli na tę chwilę, ogólnie już od lat zresztą, to nie jest żadna tajemnica, bardzo niszowym kontencie, bo nie oszukujmy się, ale no z roku na rok mało kto chce oglądać let's play'e. No myślę, że do jakiejś niszy zawsze trafisz, tylko musisz to robić w sposób ciekawy, żeby zachęcić widza, nie żeby uśpić po prostu. No co tu mogę kurwa więcej powiedzieć? Jaka jest twoja ulubiona, a jaka znienawidzona seria na twoim kanale? Tak jak już odpowiadałem wcześniej, moimi ulubionymi są seria z Crasha, Harry Pottery oraz tam ewentualnie Kangurek Kao czy 102 Dalmatyńczyki, ale nie mam jakiejś takiej znienawidzonej serii na kanale. Bardziej bym powiedział, że taka seria, która wyszła mi kurwa gówniano i nie oszukujmy się, to jest Typhoon Wrath of the Tiger. To w ogóle let's play jakaś jedna wielka pomyłka, w ogóle nie wiem, dlaczego wpadłem na pomysł nagrania tej gry, bo ja po latach stwierdzam, że ta gra nie jest jakoś super ambitna i w ogóle nie wiem, co wtedy widziałem, nagrywając tę grę. Prawdopodobnie widziałem nic, po prostu wpadłem na jakiś debilny pomysł i go zrealizowałem. Ale no, nie mam czegoś takiego, żebym miał znienawidzoną jakąś serię na kanale. Bardziej bym powiedział, że mam coś takiego, że jakąś serię, jakiejś serii nie lubię, bo wyszła źle, wyszła beznadziejnie i tak dalej. Ale nie mam czegoś takiego, żebym jakiejś serii, nie wiem, nienawidził z całego serca, że kurwa, nienawidzę tej
pisali, po chujo to nagrywałem. Bardziej mam takie, że no kurwa, no dlaczego? Dlaczego w ogóle ja to w taki, a nie w inny sposób nagrałem? Jaką masz opinię o fali dislike? Zakładaniu multikont tylko po to, aby dać disa powyzywać w komentarzach. Co sądzę o tym? Uważam, że jest to mi strasznie obojętne, bo ja wychodzę z prostego założenia, że łapka w dół to też jest zasięg. Tak więc jeżeli ktoś chce naspamić, napierdolić, brzydko mówiąc, 100 dislajków, no to musi liczyć się z tym, że w ten sposób nie powoduje, że ja gdzieś tam, nie wiem, jestem zakopany, tylko daje mi zasięg. No jakby nieważne jak mówią, ważne by mówili. To jest takie motto, które myślę, że większość osób, w tym nawet ja, w pewnym sensie czasami słowa zapomniałem. Słowa kurde zapomniałem. Widzicie, jak ja mam ubogi język polski? Dlatego mówię, nie inspirujcie się mną. Znajdźcie sobie naprawdę lepszych twórców do inspiracji. Mnie traktujcie jako taką rozrywkę. Jako taki program rozrywkowy, którym zresztą jestem. Możecie sobie zresztą wbić w informacje mojego kanału, to zobaczycie, że ja mianowałem siebie jako program rozrywkowy, ponieważ wy mnie równie dobrze możecie jako taką telewizję traktować, że sobie odpalacie. O, patrzcie, na tym kanale dzisiaj wleciał 30-minutowy odcinek z Nitworski. Ciekawe, jakie głupoty tam będzie pierdolił. Ja chciałbym, żebyście wy mnie tak traktowali, aniżeli inspirację, którą możecie powielać zachowania, no bo ja jestem bardzo specyficzny. Ale kurde, jakie to było słowo? Ja mam na końcu języka to słowo. Może sobie przypomnę, może sobie nie przypomnę. No w każdym razie jestem jedną z tych osób, która wyznaje trochę tę zasadę, jeżeli ktoś próbuje mi przykrzyć życie i być wredny dla mnie, no to nieważne jak mówią, ważne by mówili. Proste. Co sądzisz o obecnym YouTube? Co sądzę o obecnym YouTube? Uważam, że obecny YouTube jest w porządku. Jakby ma swoje oczywiście wady, ma swoje błędy lub błądy. Natomiast nie uważam, że jest złym miejscem, no bo gdyby był złym miejscem, no to dzisiaj bym nie publikował filmów, tylko bym bardziej robił sobie gdzie indziej content. Natomiast no ma czasami swoje różne jazdy, ma takie swoje nieciekawe rzeczy. Natomiast uważam, że na przykład w tym roku bardzo fajna zmiana weszła. Mianowicie, jak wiecie, było coś takiego swego czasu, że jak w danym filmie za dużo przeklinałeś, no to YouTube ci standardowo żółty dolarek, ucięte zasięgi. A teraz po jakiejś tam aktualizacji jakiś czas temu YouTube wprowadził coś takiego, że sobie możesz na trochę więcej pozwolić z ostrym językiem, ale żeby też nie przesadzać, więc jak gdzieś tam trochę wlecisz z lekką wiązanką, nie mówię, że z takim napierdalaniem wulgaryzmów jak z karabinu maszynowego, to YouTube nadal ci będzie przyznawał zielony dolar, tak więc uważam, że pewne zmiany są w porządku na tej platformie, pewne zmiany są, no nie w porządku, ale zresztą to o każdej platformie można się tak wypowiedzieć. Twoja opinia o ukrytych jakiś czas temu łapkach w dół. Moja opinia jest taka, że jest to bez sensu zmiana na przykład, bo uważam, że każdy ma prawo wyrazić opinię na swój sposób. Jeżeli ktoś chce zostawić łapkę w dół, to ma prawo zostawić tę łapkę w dół, a jeżeli ktoś nie chce, no to nie musi zostawić tej łapki w dół. Natomiast uważam, że jest to jak najbardziej bez sensu i nie rozumiem trochę tego. Niby jest ta wtyczka odnośnie dislajków, ale jest ona też trochę taka nijaka, prawdę mówiąc, bo ona ci nie pokazuje dislajków w czasie rzeczywistym, tylko gdzieś tam ostatnie tam dislajki czy coś takiego, nie pamiętam jak dokładnie szło, tak więc no jest to beznadziejna zmiana, jeżeli chodzi o kasowanie łapek w dół. Jakie jest moje zdanie, bo ja wiem, że są osoby, co mnie lubią, są osoby, co mnie nie lubią i są też osoby, które nienawidzą mnie z całego serca do takiego stopnia, że chciałyby, żebym się wyrżnął na przysłowiowy głupi ryj, tak więc no wiecie jak to jest. Pozdrawiam cię panie CJ, udanych wakacji życzę i lecimy dalej. Moderator Boulder, kurwa weź zmień w końcu ten nick, naprawdę, bo nie jesteś żadnym moderatorem nigdzie. No może tam co jedynie u innych twórców, ale u mnie nie jesteś, więc dlaczego masz taki brzydki nick? Dobra, zadałeś mi 5 pytań. Czy zamierzasz i jak tak, to kiedy kupić konsolę Nintendo? Zamierzać zamierzam, a kiedy to tego nawet sam Pan Bóg nie wie, więc no niestety nie odpowiem ci na te pytanie w ten sposób. Do którego z tych krajów najbardziej nie chciałbyś pojechać, do którego najchętniej chciałbyś pojechać? Irak, Rosja, Abchazja, Chazja? Kongo, Białoruś. Nie planuję do żadnego z tych się wybrać, tak więc no niestety mogę ci bardzo krótko odpowiedzieć na to pytanie, że do żadnego z tych krajów nie planuję się wybrać. Czy masz wyrżnięte krawędzie dolne? O chuj ci chodzi w tym momencie? Czy zrobisz kiedyś serię z gry Nintendo? Ale jakiej gry Nintendo? Czy ja na swoim kanale miałem trochę gier Nintendo, które robiłem kanale. To, że ja jestem taki bojkotujący Nintendo, nie oznacza, że nie zrobiłem jakiejś gry Nintendo, no nie? Kiedy zrobisz? Dobra, tego nie będę czytał, bo to jest kurwa jakaś odklejka. Dziękuję ci Boulder za pytania. Pozdrawiam serdecznie, udanych wakacji życzę. Capybar,
Klocek 1, 2, 3, 4 musi być fascynującą postacią. Wiadomo, że tak, no w moim uniwersum jest wiele fascynujących postaci, które potrzebują swoje 5 minut dostać 100 lat. A oto moje pytania do Q&A. Lubisz bagietki? Zależy jakie, ale oczywiście, że lubię. Czy PGS jest wrodzonym Alzheimerem? On jest wrodzonym Downem, on jest po prostu, kurde, no imbecylem nad imbecylami, kurde. To jest człowiek, który, no dosłownie, kurwa, mam wrażenie, że ja miałby pokroić pomarańczy, no to zamiast pomarańczy by pokroił, kurwa, masło, nie? Bo by pomyślał, że no jedno i drugie jest co prawda różnych kolorów, ale jest przy okazji daltonistą jeszcze, więc on by pomyślał, że kolor żółty to tak naprawdę pomarańczowy jest, więc no niestety PGS no jest dosyć specyficznym bytem w ludzkości i często się zastanawiam, co jest z nim nie tak, może bym, nie wiem, mu jakoś pomógł czy co. Kiedy normalny stream? Kiedy będzie normalny stream? A moje streamy są nienormalne? Chcesz mi to zasugerować? Raycraft to życiowa psia końcówka? Jak najbardziej, to jest Pała de Hombita, życiowa psia końcówka i pato streamer, pato youtuber, człowiek, który jest degeneratem społecznym. No po prostu wiele różnych inwektyw ciśnie mi się na język, ale chciałbym go pozdrowić bardzo serdecznie. Kiedy Paint Adventure 3? Kurwa, no nie wiem, no musiałbym najpierw jedynkę ograć, albo dwójkę, ale kiedyś będzie, myślę. Słuchaj, 32 lutego będzie Paint Adventure 3, obiecuję ci. Dwa. Dlaczego kurwa 2, a nie 7? Znaczy 6? Czy Ray nie będzie mieć dramy? Będzie mieć dramę. Ray ma zawsze dramę. To nieważne jaki komentarz Ray napisze, Ray zawsze będzie mieć dramę. Mówię ci serio w tym momencie. Czy Trot? Ale co kurwa Trot? O co ci kurwa chodzi? Czy PGS to koń? Wiesz co? Nie wiem czy mógłbym tak powiedzieć, bo nie widziałem jego twarzy. Natomiast mógłbym jasno stwierdzić, że gdybym zauważył jego twarz i bym zauważył pewne niedociągnięcia w jego czaszce, no to bym mógł stwierdzić, że ma mordę jak koń. No w tym momencie nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, że jest koniem. Chyba, że ja o czymś nie wiem. Chyba, że naprawdę o czymś nie wiem, ale nie mogę chyba tak stwierdzić jednoznacznie. Znowu 5? Czy jakbyś miał możliwość, to przepłynąłbyś psa? Tak, przepłynąłbym psa kurwa. Przepłynąłbym psa kurde, naucz się mówić. Przepłynąłbym psa wszerz i wzdłuż. To miałem na myśli. Czemu matematyka to kanał? No bo jest kanałem, no co tu mogę dużo powiedzieć? No kurwa, najgorszy przedmiot w szkole. Nieważne, czy to jest podstawówka, czy niegdyś gimbaza, czy teraz technikum, czy liceum, to jest najgorszy przedmiot, jaki może być. Nie ma gorszego przedmiotu niż matematyka. Jakbyś musiał albo skasować kanał na ety, albo skasować kanał na ety, to co byś wolał? Założyć konto na OnlyFansie i sprzedawać moje gorące fotki napalonym 30-latkom. To jest moje marzenie. Czy Jim śpi, kiedy... Czy Jim śpi, kiedy śra? Nie wiem, czy on śra. Wiem, że on na pewno sra przez sen i często chwalił mi się tym, że na przykład zdarza mu się tak, że gdzieś tam o czymś sobie pomyśli i wiertarka pójdzie w dłoń i sąsiedzi się odzywają, tylko tyle wiem. Nie wiem, co autor miał na myśli, mówiąc do mnie te teksty, ale no, coś takiego słyszałem. Kiedy wtedy? Kiedy Szwedy? Czy Salvatos to oka z goryla, czy Bon... co? Bonobo z płaskostopiem. Ja myślę, że to jest koczkonon jebany i mam tylko tyle do powiedzenia w sprawie Salvantasa. Bardzo serdecznie go pozdrawiam. Ty versus pomidorowy.pl, kto wygrywa? No oczywiście, że ja, no bo pomidor to jest tam kurde cienki leszcz na strzała zresztą. Kurwa kozak za klawiatury tak na dobrą sprawę, a przychodzi to do czego to spierdala przed wszystkimi. Taka jest prawda. Czy PGS jest ptakiem, czy antyszczek? Pionkowcem. Ja myślę, że on jest antyszczepionkowcem i ja myślę, że PGS to kurde jak wychodzi z chaty to ma taką antenę 5G na sobie, więc sądzę, że on to tam do foliarzy chyba i płaskoziemców należy. Myślę, że dogadaliby się, wspólny język by znaleźli chyba. Czy pan uważa? Nie, nie uważam. Czy spędziłby pan 2 tygodnie pod jednym dachem z Bolesławem, Prusem, PGS-em, Rejem, Trotem, Ryjem, z Bulbą, Salvantasem, Kapibarem, Niko? Ja pierdolę, ale ty żeś mi w tym momencie ładną mieszankę zgotował. No myślę, że jakoś chyba dałbym radę spędzić ze wszystkimi po trochu czas. Jakoś tak dałbym radę chyba, no nie? Co sądzisz o pomidorze? Down, no. Debil, prymityw, myśli, że jest zabawny, a tak naprawdę jest żałosny. Chłop ma 26 lat na karku, a zachowuje się jakby miał 13 lat, tak więc co mogę więcej o nim powiedzieć? Czy chciałbyś zostać youtuberem? Jestem youtuberem, co prawda, ale youtuberem też mógłbym zostać. To zawsze jest jakiś zawód dalej, nie? Zawsze jest jakieś osiągnięcie wyżej, jak to się mówi. Czy lawa jest mokra? Jak najbardziej jest mokra, no bo płynna, no to musi być mokra chyba. Kiedy kolaps z kapibarem? Jak dopijecie 10 łapek w górę, to zrobimy jakiś kolaps.
kapibarem. Obiecuję wam. O, i teraz Ray, mój najserdeczniejszy widz i mój serdeczny kolega z YouTube'a. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Zawsze miałem o nim pozytywne zdanie, nigdy go przenigdy nie obrażałem. Siema, oto pytanie. Pod spodem będzie ekstra 1000 pytań, jedziemy. No to 1000 pytań to kiedyś tam odpowiem. No nie, ale mam je na uwadze. Lubisz w ziemię jak Jim? Ja nie lubię w ziemię jak Jim, bo Jim jest jakiś kurwa, nie wiem, zboczony na tym punkcie. W ogóle kurwa, to jest bardzo ciekawy okaz człowieka ten Jim. Uważam, że on naprawdę w życiu tyle dziwnych błądów popełnia, że ja nie jestem w stanie nadążyć za tym jego tokiem rozumowania. Jaka liczba atomów posiada pufa, na której leżysz? Myślę, że cały pierwiastek i całą tablicę Mendelejewa. Tak myślę. Dlaczego Capybara to tak naprawdę Sonic fan? No bo Capybara jest multikąciarzem tak jak Jim, no nie oszukujmy się. No kurwa, też następny multikąciarz, który nie potrafi niczego zrobić na jednym kanale, tylko kurde cały czas robi na multikontach. No jak tak można, kurde? Przecież to jest jakaś... To jest jakieś żenada w tym momencie. Dlaczego kurwa nie możecie ludzie na jednym kanale wszystkiego robić, tylko musicie robić to na pierdyliard innych kanałów? No weźcie mi, powiedzcie jeden z drugim. Jeżeli ciało A działa na ciało B z siłą na ciało F, to ciało B działa na ciało A z taką samą siłą F co do wartości i kierunku, ale o przeciwnych zwrotach? Tak. Co sądzisz o zmianach, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 5 lat na YouTubie? No YouTube, powiem szczerze, że na przestrzeni lat się bardzo zmienił, no nie? Jakby jest wiele rzeczy, które uważam, że są w porządku, jeżeli chodzi o te zmiany. Są też rzeczy, które uważam, że do źle wyglądają, no na przykład te nieszczęsne łapki w dół. Ale jeżeli chodzi o mnie i o takie moje te 5 lat, tak jak tutaj zadałeś pytanie, no to co tu mogę dużo powiedzieć? Cieszę się, że ogólnie mój kanał jest już te 9 lat na platformie, że ja będąc twórcą zobaczyłem naprawdę tyle zmian YouTube'owych, zaczynając od dyskusji, później z dyskusji przechodząc na społeczność. Jeszcze zaczynałem za czasów, kiedy były adnotacje, później te adnotacje zostały wywalone. Zaczynałem jeszcze za czasów, gdy był Google Plus, teraz nie ma Google Plusa. Co tam jeszcze było z takich zmian YouTube'owych? Było naprawdę dużo rzeczy. W ogóle cieszę się, że ja jako twórca też obserwowałem te wszystkie zmiany wyglądów YouTube'a. Prawda, też obserwowałem je zanim założyłem kanał na YouTubie, ale to tam już swoją drogą, to nie wchodzimy w takie szczegóły. Uważam, że mam się z czego cieszyć i mam z czego naprawdę, co naprawdę doceniać, bo ja jako twórca naprawdę tyle już rzeczy widziałem na tym YouTubie i mam nadzieję, że jeszcze więcej na przyszłe lata zobaczę, że po prostu, no, Micha mi się cieszy. To są niby takie pierdoły, ale wiecie, jest takie przysłowie, że pierdoły zwykle też cieszą, nie? Więc ja jestem, myślę, że takim przykładem osoby, która cieszy się, że takie pierdoły w tym sensie widzi, no i... że może dostrzec to wszystko, no nie? Tak więc pozdrawiam cię, Ray, bardzo serdecznie, moja ty kochana psiokońcuwo. Teraz przechodzimy do Asi White Rose. O kurczę pieczone, lecimy z koksem. Widzę, że tutaj ładnie się rozpisałaś, jeżeli chodzi o twój komentarz, że pierwszy kanał miałeś w 2012 i ci skasowali w 2017. Właśnie coś o tym słyszałem, ale jeżeli możesz, to odnieś się w sekcji komentarzy, co tam się wydarzyło. Jeżeli oczywiście chcesz, bo ciekawi mnie bardzo, co się tam kurczę stało u ciebie, że ci skasowali kanał. Szkoda bardzo. Dobra, przechodzimy w takim razie do pytań. Ograsz na kanale Life is Strange Remaster. Można pobrać napisy peli i władować w grę, więc lub. Myślę, że tak, już to kiedyś nawet pamiętam, że zadawałeś mi chyba te pytanie na jakimś streamie albo gdzieś. Myślę, że na pewno ogramy sobie Life is Strange kiedyś. Mam naprawdę tyle gier do ogrania, że to jest naprawdę głowa mała. Natomiast myślę, że tak, myślę, że spokojnie możemy kiedyś, jak mi się trochę bagaż gier zwolni, no to myślę, że ogarniemy to. Planujesz w tym roku wypady na Pyrkon, Pixel Heaven albo Koszalin Retro Games? No to te wszystkie jakby wypady mogę sobie w tym momencie skreślić, bo na żadnym nie byłem. Mój problem, jeżeli chodzi o te wszystkie eventy, jest takie, że mam zawsze w planach tam pojechać już od kilku lat, ale no nigdy te plany nie dochodzą do skutku, bo zawsze coś wychodzi. Zawsze wychodzi, że albo muszę iść do roboty, a jak nie robota, to coś innego wypada. I tak potem myślę sobie, że z drugiej strony po co ja mam jechać na te eventy? No okej, mogę się tam spotkać z znajomymi, którzy tam są, ale no, prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o Koszalin Retro Games, no to mało tam jest rzeczy, co mnie interesują. Jak już to bym pojechał tam głównie spotkać się z ludźmi z tamtego miasta, czyli z Patrykiem i z Milesem, no bo Miles jest klaunem z Koszalina, więc takiego celebrytę to z chęcią bym spotkał i przybił z nim pionę. Zresztą, ej Miles, mam pytanie do ciebie, halo, ej Miles, halo, Miles,
pytanie mam. Ale no myślę, że jak już bym się wybrał, to na pewno jakiś vlog by z tego powstał. Na pewno by coś takiego się pojawiło, jakaś taka, może nie że relacja, ale bardziej vlog taki spotkaniowy czy coś, nie wiem. Nie wiem w sumie jak nawet to nazwać, prawdę mówiąc. Chciałbyś zrobić serię na kanale z testowania różnych przekąsek, słodyczy z różnych krajów. Są takie stronki, gdzie można... Tak, chciałbym zrobić coś takiego, mam cały czas to w planach, teraz trochę lepszy sprzęt mam, bo telefon, który nagrywa w 60 fpsach, plus jeszcze aparat, który niestety teraz padł, bo bateria padła. Myślę, że prędzej czy później coś takiego się pojawi, tak więc stay tuned, jak to się mówi, a na pewno się doczekacie prędzej czy później takiej serii z testowania różnych przekąsek i innych tego typu rzeczy. Wybierasz się gdzieś w te wakacje, a jak tak, to gdzie? A nie, przepraszam, czwarte pytanie jeszcze. Planujesz jakieś zmiany w pokoju? Nowe meble, przemeblowanie, gadżety, dekoracje? Jak tak, to czekam na Gaming Room Tour. Planuję zmiany. Jeszcze nie wiem kiedy, ale może w tym roku, a jak nie w tym roku, to w przyszłym roku jakieś przemeblowanie, tam jakieś inne rzeczy, ale to wszystko w swoim czasie. Na razie nic nie mówię, na razie zamykam gębę, bo ja się wygadam, a potem nie będzie żadnego zaskoczenia, tak? Wybierasz się gdzieś w te wakacje, a jak tak, to gdzie? Albo kogo jeszcze odwiedzisz z netowych znajomych? Tak jak wspominałem, prawdopodobnie Łódź, jak nie Łódź, to jakaś może Bydgoszcz, jak nie Bydgoszcz, to jakieś inne miasta, bo ja jestem ciekawski chłopak, który chce poznać Polskę wzdłuż i wszerz, tak więc prędzej czy później wybiorę się w różne miejscówki, gdzie tam moi internetowi znajomi, chociaż mówiąc znajomi, no wiecie, no Jest gadka, że ja nie mam znajomych, więc no moi koledzy, którzy się ze mną krosują tylko dlatego, bo mam zasięgi, no to się kiedyś do nich tam wybiorę w te różne miejsca, tak więc jak to się mówi, na pewno odwiedzę prędzej czy później. Pozdrawiam bardzo serdecznie, udanych wakacji życzę i przechodzimy do Geralda. Gdzie ty do jasnej japońskiej kurwy widzisz backtracki w Super Mario 64? Po pierwsze, kurwa, wyrażaj się w tym momencie, jak do mnie mówisz. Po drugie, jest backtracking w Super Mario 64, a jak nie, to kurwa se sam zagraj w tę grę, a nie będziesz mi tu kurwował w sekcji komentarzy. A po trzecie, trochę z kulturką. Jesteś starszy ode mnie, więc powinieneś podawać przykład. Później dzieci się od ciebie uczą. Kiedy dostaniemy od ciebie dzikie rapsy? Prędzej czy później dostaniecie, ale muszę najpierw ogarnąć jakiś kawałek. Może diss na kogoś zrobię. Geralt, ty tutaj w pierwszym pytaniu tak do mnie wyskoczyłeś, więc być może kiedyś dissa na ciebie nagram i zobaczysz, że pójdzie ci w pięty. Sonic War kiedykolwiek ciebie przeprosił? Nie, nie przeprosił mnie, a przynajmniej ja sobie nie przypominam, natomiast ja jego przeprosiłem. Nagrałem dedykowany film na ten temat, bo uważam, że... I ogólnie cała ta drama z Sonicem Warriorem uważam, że była niepotrzebna z perspektywy czasu i uważam, że na przestrzeni lat można było to wszystko inaczej rozegrać i jest mi trochę, kurde, szkoda tego chłopaka. Fajnie byłoby, jakby gdzieś tam się kiedyś udzielił w sekcji komentarzy, żeby może jakieś sprostowanko zrobił. Ja nie mam problemu z nim porozmawiać po tylu latach i wyjaśnić, co trzeba. Uważam, że jest to trochę zagubiony chłopak. Życzę mu dużo zdrowia i dużo szczęścia, radości w życiu i czego tam sobie zapragnie. Czy kupisz PlayStation 5, mimo że nie warto i dlaczego? Kurwa, jak nie warto? Co ty pierdolisz w tym momencie? Warto. Już nie bądź taki antysony, kurde. Starość, kurde, widać, że ci trochę tutaj do główki dochodzi, co nie? Już swoje lata starcze masz, co nie? Staruchu jeden i już się tam w główce coś popierdoliło, lekko mówiąc. I dlaczego nie kupisz zamiast tego Xboxa, skoro Crash i Spare niedługo będą należały do nich, skoro Unia zezwoliła na przejęcie Activision? Tak, idziemy dalej. Switcha to może kup, to se na... Switcha też może sobie... Co kurwa? Switcha też może kup, to se na multi pogramy w Donkey Kong Country, znak zapytania. Panie kolego, najpierw to postaw mi Switcha, to zagramy w Donkey Kong Country. Nie postawisz mi Switcha, no to nie ma tematu, jak to się mówi. Na razie jestem biednym twórcą i mnie nie stać na takie rzeczy. Pozdrawiam, życzę miłych wakacji. I ostatnie pytanie od Drakeriosa, bo jest ostatnią osobą, która zadała pytanie. I to jest jedyne pytanie. Czy zrobisz maraton Spyro? Nie, nie zrobię maratonu Spyro. Kiedyś planowałem w 2014 roku, w 2015, ale finalnie do tego nigdy nie doszło i nigdy nie dojdzie. Dlaczego? Prosty powód. Powód najprostszy jak konstrukcja cepa. Te gry są po prostu za długie. To jest raz. Dwa. Kiedyś próbowałem robić maraton Spyro, zanim wyszło Reignited Trilogy i naprawdę nie licząc Reignited Trilogy, które ogrywałem na premierę w 2018 roku, to miałem małą taką pewną awersję do Spyro, że przez jakiś czas nie chciałem w ogóle
tykać gier, bo po prostu miałem za bardzo sprany łeb tymi wszystkimi grami. Jak już miałbym robić maraton, to pewnie The Legend of Spyro, ale to jest taka szansa naprawdę 60 na 40, czyli bardziej na nie niż na tak. 40% na tak, 60% na nie. Nie będę robił maratonu Spyro, bo uważam, że to są, tak jak już wcześniej mówiłem, za długie gry, a też nie oszukujmy się, kto będzie to oglądał, jak Spyro nie jest oglądane na moim kanale jakoś bardzo dobrze i są to serie, które generalnie nie są ani komentowane, ani oglądane, bardzo słabo stoją odcinkowo, tak więc. Ogólnie Spyro miał zawsze ten problem, że był gorzej z popularnością niż taki Crash. To tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za zadanie pytań. Mamy wakacyjne Q&A nagrane. Myślę, że co jakiś czas będziemy sobie robili takie Q&A, żeby też nie robić tak, że tylko co wakacje będzie Q&A, to sobie będziemy co jakiś czas tam organizowali takie pytania i odpowiedzi. Wiadomo, że możecie to również na Discordzie, jak nie na Discordzie, to na jakimś streamie zadać mi pytanie i równie dobrze też mogę odpowiedzieć. Ale ja jestem fanem takiego klasycznego nagrywania filmików dedykowanych pytań i odpowiedzi, tak więc możliwe, że w tym roku jeszcze nie jedno Q&A zagości na kanale. Tymczasem dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół. Napiszcie dlaczego, ale kurwa mnie nie wyzywajcie, bo ja się popłaczę i będę płakał w poduszkę. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, po więcej. A ja będę spadał, ponieważ zaczyna się robić niefajna pogoda. Plus dobiegły końca odpowiadania na pytania, na odpowiedzi, tak więc kurwa zadłużona w jednym zdaniu. A więc muszę lecieć do domu, podładować aparat, wrzucić na kompa nagranie z tego Q&A i zacząć montować, żeby to w tym tygodniu jeszcze wyszło. Tak, pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć i adios muchachos. Wiem, że teraz wyglądam jak taki przysłowiowy trochę ojciec, który dopiero co wszedł w internet, no bo nie oszukujmy się, polóweczka, tutaj takie krótkie jeansowe spodnie, skarpetki szare Adidasa, zegareczek, okularki. Chodź tutaj, gówniarzu, jeden z drugim. Ja ci pokażę, co trzeba w internecie robić. Chodź, ja ci pokażę. Patrz, tutaj w tym momencie stanę sobie, zrobię sobie zdjęcie. I patrz, teraz zrobię sobie tak, nie? I za sekundę tutaj pojawi się opis. Jestem w lesie. Hashtag forest. Hashtag las. Hashtag samopoczucie dobre. Dobra, kurwa, bo to już zaszło za daleko. Co ja, kurwa, ze swoim życiem robię? Dlaczego ja tak pajacuję?